Nie masz lepszej zwierzyny jako nasza gąska. Dobre pióro, dobry mech, nie gań mi i miąska. Pisał Władysław Kopaliński w Słowniku Mitów i Tradycji Kultury. To tylko jeden z dowodów na to, że produkcja gęsi jest jedną ze specjalności polskiego rolnictwa, która posiada wieloletnią tradycję, sięgającą XVII wieku. Wyraźny rozkwit produkcji nastąpił w XIX wieku, kiedy na warszawskiej giełdzie sprzedawano rocznie ponad 3,5 miliona żywych gęsi. Obecnie nasz kraj należy do głównych producentów mięsa gęsiego w Europie. Dawniej Polacy hodowali gęsi, ale także spożywali gęsinę. Nasi przodkowie cenili ją bardzo wysoko i przyrządzali na wiele sposobów. Gęsina na polskich stołach była obecna od niepamiętnych czasów. Jeżeli mamy jakieś wzmianki, źródła, opowieści, to zawsze wśród jedzenia, dań, potraw mamy gęsinę. Ważne jest to, że ona była mocno zakorzeniona jako jedzenie sezonowe i w takim rytuale, w święcie. Gęsina na świętego Marcina to z czegoś wynikało. Z jednej strony z legendy o Marcinie, biskupie Tur, którego odnalazły gęsi, gdy schował się, gdy nie chciał zostać biskupem, bo był bardzo skromny. Z drugiej strony to jest ten moment roku, kiedy gęsina jest najlepsza, jest jej najwięcej, święto zbiorów. Jesienne święto zbiorów, ostatnie duże święto przed Adwentem. I wreszcie to coś, co po prostu Polakom, nie tylko Polakom, smakowało. Teraz gęsina powraca na polskie stoły, a w Polsce rozkwita moda na przyzagrodowy chów gęsi. Jego promocją zajmuje się Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi. Hodowla odbywa się w naturalnych, ekologicznych warunkach w stadkach do 300 sztuk, które żywione są w sposób naturalny, m.in. na pastwiskach z dostępem do wody. Aktualny program Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi wpisuje się do wielokierunkowych działań podejmowanych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Promowane są unikatowe walory odżywcze i zdrowotne gęsiny jako lokalnego produktu żywnościowego. W 100 gramach znajdziemy 339 gramów białka fantastycznego, o fantastycznej strukturze. Stąd jakość technologiczna, jakość surowca dla kulinarii to jest szczyt marzeń, jak to mówimy, jest arystokratką wśród drobiu. Zawiera cenne składniki. Tłuszcz, jedno, wielonienasycone, stąd omega-3 pojawia się omega-6 w dużej ilości, dużo większej ilości niż zawiera indyk czy drób. Zawiera witaminy, witaminę A, witaminę E, zawiera niacynę, czyli witaminę B3, która wpływa na układ nerwowy i sercowo-naczyniowy, do tego hormonalny. Coś to mówić. Fantastyczny moment na pozyskanie i na wykorzystanie tego surowca w odżywianiu. Z pomocą Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi chowem gęsi zajęło się już kilkuset rolników, a właściwie rolniczek, głównie właścicielek kilku czy kilkunastohektarowych gospodarstw. Pewny zbyt i dobry zysk sprawiają, że większość z nich rozwija hodowlę. Agnieszka Polaczyk, u której gęsi pojawiły się 8 lat temu, przekonała się, że w gospodarstwie można wygenerować przychód poprzez rolniczy handel detaliczny, jednocześnie kultywując zakorzenioną w wielowiekowej tradycji przyzagrodową hodowlę gęsi opartą na polskiej, rodzimej rasie gęsi białej kołuckiej. Chów gęsi przyzagrodowej jest bardzo prosty, nie wymaga bardzo dużo wysiłku, tylko wtedy, gdy są malutkie. Później już same zajmują się sobą praktycznie. W tym momencie mamy około 15 gęsi, które już zostały, bo część już została sprzedana. Opłaca się to naprawdę. Zainteresowanie gęsią jest bardzo duże w tym momencie. Bardzo dużo mamy klientów, także to jest opłacalna sprawa. Nie żałuję, że zajmuję się hodowlą gęsi, ponieważ każdy zastrzyk gotówki jest ważny. Jest to bardzo ciekawy produkt w ramach rolniczego handlu detalicznego. Dlaczego? Dlatego, że jest to produkt poszukiwany. Akcja promocyjna gęsina na świętego Marcina, czy informacje wszelkie o walorach gęsiny spowodowały, że konsumenci zaczynają poszukiwać tej gęsiny i naprzeciw temu zapotrzebowaniu może wyjść rolniczy handel detaliczny i to robi. Zwłaszcza koła gospodyń wiejskich szybko chwyciły wiatr w żagle, czując, że na gęsinie mogą sporo zyskać i to się dzieje. Nie bez znaczenia jest fakt, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w
wprowadziło szereg ułatwień, które dają rolnikom możliwość prowadzenia małych ubojni, przetwarzanie wyprodukowanej w gospodarstwie żywności oraz sprzedaż gotowych produktów czy dań. Przy zagrodowych chów gęsi to jest absolutny wręcz konieczność w tej chwili, żeby ta gęś wróciła do polskiego krajobrazu, do polskiej wsi. Jest to również źródło dodatkowego dochodu w gospodarstwie domowym. Rynek jest właściwie nieograniczony. Zarówno zapotrzebowanie konsumentów krajowych, moda na gęsinę jest od kilku lat, to jest bardzo pozytywny kierunek, ale również każdą ilość gęsi mogą zaimportować Niemcy, gdzie jest to wręcz zwierzę, ptak narodowy. Tak jak indyk w Ameryce, tak gęś jest bardzo popularna w Niemczech. Niewielkie hodowle i mniejsze stada. Eksperci dowodzą, że właśnie w takich warunkach gęsi czują się najlepiej. A im lepsze warunki bytowania, tym lepsze mięso. Co ważne, przy zagrodowych chów gęsi nie wymaga kosztownych inwestycji w sprzęt czy budynek inwentarski. Jedynym wydatkiem jest zakup piskląt, paszy dla młodych na start, a w okresie tuczu ziarna owsa. Od czego zacząć? Gąsięta należy przetransportować w dane miejsce w odpowiedni sposób. Żeby przygotować się do przyzagrodowego chowu gęsi, musimy sobie zdać sprawę, że gęś nie będzie nam się dobrze chować, jeżeli nie będziemy mieli użytków zielonych, czy sadów, czy warzywników, czy miejsc, gdzie ona będzie mogła sobie chodzić swobodnie i wybierać to, co lubi, a ma duże poczucie smaku. Więc pierwszą rzeczą musimy określić możliwości pasz zielonych, pasz objętościowych, no i oczywiście obszarowe. Czy to będzie 10 metrów kwadratowych, czy to będą 2 hektary. W zależności od tego również trzeba pomyśleć o wielkości stada. Następnym elementem to jest pomieszczenia, ale jak wiem, w gospodarstwie jest zawsze część niewykorzystanych pomieszczeń, które mogą doskonale służyć jako i odchowalnia w pierwszym momencie i oczywiście jako budynek chroniący w nocy na przykład te gęsi przed drapieżnikami. No, również trzeba zwrócić uwagę na to, czy mamy własne pasze. Czy mamy zboża, czy możemy zaśrutować, czy możemy jakieś jeszcze zastosować formy tego ziarna. Ale pierwsze 4 tygodnie na pewno trzeba zastosować w żywieniu gęsi w chowie przyzagrodowym paszę, dobrze zbilansowaną paszę. Trzeba odpowiednio przygotować odchowalnię, by zapewnić optymalne warunki dla piskląt. Doświadczenia mówią, że temperatura powinna być w pierwszych dniach, jeżeli piskląt jest odchowywany, około 30 stopni. Ja bym powiedział inaczej. My musimy obserwować. Jeżeli piskląt nie jest dogrzane w aparatach wylęgowych, ono potrzebuje większą temperaturę. Jeżeli piskląt fizycznie czy genetycznie ono jest silne, ono potrzebuje mniejszą temperaturę. Na zasadzie obserwacji my widzimy, czy te piskle ma ten dobrostan, czy jej ciepło jest, albo może czy nie jest za ciepło. Obserwujemy. Należy także zwracać uwagę na odpowiednie rozmieszczenie karmideł i poideł. Obserwujemy, czy gąska, która podchodzi do wody, ma swobodny dostęp do tej wody, jak i również swobodny dostęp do karmideł, gdzie jest pasza. Trzeba bardzo zwracać uwagę, żeby te gąski, te pisklęta, one muszą mieć ściółkę. Ściółkę nie może być zagrzybiała, musi być świeża. Trzeba też przygotować wybiegi w taki sposób, by chronić gąsięta przed nadmiernym zimnem, przemoczeniem i nadmiernym nasłonecznieniem. Należy pamiętać, że na opłacalność chowu nie rzutuje wyłącznie cena gęsi. Sprzedawać można nie tylko mięso wyhodowane gęsi, ale również pierze, którego dowolne ilości są w stanie odbierać firmy japońskie. Województwo kujawsko-pomorskie jest polskim zagłębiem produkcji mięsa gęsi na krajowy i europejski rynek. Po głowie gęsi w gospodarstwach hodowlanych i zagrodach zlokalizowanych w tym regionie to ponad 105 tysięcy sztuk, 80% w rolnych gospodarstwach rodzinnych. Kujawsko-pomorska produkcja stanowi 12% produkcji krajowej, a wzrost produkcji mięsnej w tej dziedzinie to prawie 40% rok do roku.